Rozpoczynamy dzisiaj nowy, duży dział, kinematykę w dwóch wymiarach, czyli powiedzmy na płaszczyźnie. I dział ten rozpoczniemy od kilku filmów o wektorach. Wiedza o wektorach jest nam absolutnie niezbędna do tego, żeby móc rozwinąć temat kinematyki w dwóch wymiarach, dlatego od tego zaczniemy. Jak zapewne pamiętasz, wektory reprezentują wielkości fizyczne, które oprócz wartości mają również kierunek i zwrot. Przykładowo, jedziemy autem z szybkością 50 km na godzinę, no ale jest to bardzo uboga informacja, bo jest to jednak istotne, czy jedziemy nad morze, czy jedziemy w góry, czy jedziemy przez most ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód. Jest to jak najbardziej istotne, dlatego oprócz tej informacji o wartości prędkości musimy też znać jej kierunek, czyli prostą, wzdłuż której się poruszamy, oraz konkretnie na tej prostej mamy do wyboru jeden z dwóch możliwych zwrotów. Czyli powiedzmy, poruszamy się wzdłuż prostej, tak? Zachód-wschód, wschód-zachód, i konkretnie wzdłuż tej prostej poruszamy się z zachodu na wschód. Przykładowo. Inne przykłady to oczywiście jest siła, też oprócz wartości siły w newtonach ważne jest, w którą stronę ta siła działa, czy ciągnie nas do dołu, czy pcha nas do góry, czy nam ułatwia przesunięcie danego przedmiotu, czy nam go utrudnia, jest to bardzo istotne. Przykładów w fizyce jest mnóstwo, ale powiedzmy, że prędkość jest to jeden z takich tutaj w kinematyce najważniejszych przykładów, dlatego będziemy się tego przykładu trzymać. Tutaj jeszcze warto zrobić takie rozróżnienie, że to, co w języku potocznym nazywamy kierunkiem, tak, czyli widzimy tutaj, że kierunek prędkości, tak byśmy potocznie powiedzieli, jest taki, jak pokazuje ten wektor. Natomiast już robiłam to rozróżnienie w przypadku, kiedy mówimy o wektorach w fizyce, to kierunek to jest po prostu prosta, wzdłuż której leży wektor. Natomiast wzdłuż danego kierunku mamy do wyboru jeszcze dwa zwroty. Albo powiedzmy tutaj w prawo, albo w lewo. Albo jeśli mamy prostą, nie wiem, na przykład taki mamy kierunek, to również dwa zwroty są możliwe, taki albo taki. I to jest takie istotne rozróżnienie, które tę nomenklaturę używaną w fizyce odróżnia od tej, którą mamy, powiedzmy, w języku potocznym. I teraz przypomnę Ci, kiedy byliśmy ograniczeni do jednego wymiaru, tak, kiedy wiedzieliśmy, że cały ruch nasz odbywa się wzdłuż jednej prostej, no to wystarczało się umówić, który ze zwrotów, tak, nawet jak mieliśmy wektory, wektor w jednym wymiarze jest bardzo też właśnie taki ubogi, ponieważ bardzo mało różni się od liczby, gdyż wystarczy się umówić, który ze zwrotów jest dodatni, a który jest ujemny, i wówczas, żeby reprezentować wektor w jednym wymiarze, wystarczy nam jego wartość, czyli powiedzmy tak, tutaj szybkość znowu 50 km na godzinę, wystarczy nam jego wartość, i dla określenia tego, jaki jest zwrot tego wektora, wystarczy nam znak plus lub minus. W jednym wymiarze, w przypadku wektorów w jednym wymiarze, to jest taka liczba po prostu ze znakiem, wartość ze znakiem plus lub minus wystarcza w zupełności, bo ta prosta może być nawet, ten kierunek może być nawet jakiś zupełnie inny, natomiast jeśli jesteśmy ograniczeni do ruchu wzdłuż tej prostej, to tak czy siak wszystkie wektory mają tylko dwa możliwe zwroty, więc nam w zupełności wystarczy znajomość wartości tego wektora oraz po prostu zwrot w kierunku dodatnim lub ujemnym, co do określenia czego w zupełności nam wystarcza znak plus lub minus. Z kolei w dwóch wymiarach, w dwóch i w większej ilości wymiarów, ale to istotne jest takie jakościowe przejście od jednego do dwóch wymiarów, już nie jest tak prosto. Mianowicie, będąc na płaszczyźnie, możemy sobie wyobrazić, że no powiedzmy, że mamy podwórko, tak? Na podwórku mamy drzewo, gdzieś tam mamy dom i mamy na przykład psią budę i powiedzmy, że mamy psa. Psa czy kota, może bardziej jak kot wygląda. I teraz ten kot, to jest oczywiście bardzo istotna informacja, czy on biegnie. Powiedzmy, że zwierzę biega typowo z prędkością, zawsze tą samą prędkością, powiedzmy 5 metrów na sekundę, ale on może pobiec tak, spod drzewa do domu albo do budy. On może wykonywać jakieś ruchy po całym tym podwórku zupełnie nieuporządkowane i ma znacznie większą swobodę niż w przypadku, kiedy byliśmy ograniczeni do jednego wymiaru. I teraz pytanie jest, jak w takiej dwuwymiarowej sytuacji wektory opisywać. Co jest ważne, to to, że my w fizyce lubimy sobie wprowadzać układy współrzędnych, tak? Układy, powiedzmy tutaj byśmy chcieli mieć, to jest na płaszczyźnie jakiś tam układ x, y, powiedzmy osie x
i Y. Natomiast to, co się dzieje, sytuacja fizyczna jest zupełnie niezależna od tego, jaki układ współrzędnych wybierzemy. Możemy wybrać taki, możemy wybrać jakiś inny, przesunięty i obrócony w stosunku do niego. Możemy wybrać również taki. I trzeba pamiętać, że wektor opisujący daną wielkość fizyczną, powiedzmy prędkość czy cokolwiek innego, jest sam w sobie no, niezależny od tego układu współrzędnych, który my nakładamy niejako z zewnątrz, żeby sobie ułatwić, żeby jakoś sytuację opisać. I wiele rzeczy, wiele operacji na wektorach da się wykonywać niezależnie od układu współrzędnych, czysto graficznie. Jednym tutaj z takich w zasadzie najważniejszych przykładów jest dodawanie wektorów. Bo jak być może wiesz, czy pamiętasz, wektory się dodają, oczywiście chodzi tutaj o wektory reprezentujące tę samą wielkość fizyczną, bo nie ma sensu dodawać do siebie wektorów reprezentujących różne wielkości, ale przykładowo można dodawać do siebie przemieszczenia. Na przykład jesteśmy tutaj i najpierw przemieściliśmy się z punktu A do punktu B, a więc nasz wektor przemieszczenia jest następujący, a następnie z punktu B do punktu C. To są nasze dwa przemieszczenia wykonywane kolejno. I interesuje nas, jakie było nasze całkowite przemieszczenie. I jest to oczywiście suma wektorów naszych przemieszczeń. Podobnie często spotykamy się z dodawaniem prędkości. Przykładowo mamy wózeczek poruszający się z prędkością jakąś V duże. I na wózeczku leży piłka, która względem wózeczka porusza się z prędkością V małe. I jeśli stoimy tutaj, obserwujemy, co się dzieje, no to z naszego punktu widzenia piłka będzie się poruszać również z prędkością wyrażaną przez sumę wektorów. I teraz bardzo ważna kwestia. Wektory, jak już mówiłam, w fizyce mają punkt przyłożenia. To znaczy ważne jest na przykład, jeśli mówimy o sile, tak, to ważne jest, czy ta siła, powiedzmy, nie wiem, ciągniemy jakiś przedmiot, ciągniemy ciężki, tak, ciągniemy za sznurek przyczepiony do jakiegoś ciężkiego przedmiotu i z naszego punktu widzenia, jeśli ciągniemy z siłą o jakiejś tam wartości, ważne jest, czy powiedzmy ten sznurek jest zaczepiony tutaj, czy jest zaczepiony tutaj, czy jest zaczepiony tutaj. Inaczej będzie wyglądała ta sytuacja fizyczna. Inny będzie efekt tego naszego ciągnięcia, nawet z tą samą siłą co do wartości, w zależności od tego, gdzie jest punkt przyłożenia tej siły, którą przykładamy. Prawda? Podobnie, jeśli, nie wiem, myślimy na przykład o tej sytuacji z podwórkiem, z psem na podwórku, który biega, to jest to diametralnie inna sytuacja, kiedy, powiedzmy, wektor prędkości jest przyłożony do psa, tak? Pies biegnie, czy na przykład leci ptak. Nawet z tą samą prędkością co do wartości, co do kierunku, co do zwrotu, tak? Tu jest dokładnie ten sam wektor o dokładnie tej samej długości, kierunku i zwrocie, tak? Sobie oznaczmy go może innym kolorem. Tutaj i tutaj możemy powiedzieć, że tak geometrycznie jest to ten sam wektor, po prostu przesunięty równolegle, natomiast sytuacja jest zupełnie inna, kiedy ten wektor jest przyłożony tutaj do psa i kiedy jest przyłożony do, powiedzmy, nie wiem, co to jest, do kruka. Natomiast okazuje się, że chcąc wektory dodawać graficznie, robimy to w taki sposób, że mając jeden wektor, nazwijmy go sobie A, i drugi wektor, nazwijmy go sobie B, żeby je dodać graficznie, robimy dokładnie to, co zrobiliśmy tutaj, co ja po cichutku tak przemyciłam, pokazując Ci, co się dzieje, kiedy dodajemy do siebie przemieszczenia. Zauważ, nawet dwa wektory przyłożone w tym samym punkcie, dodajemy je w ten sposób, że jeden z wektorów, wszystko jedno, który, czy B, czy A, przenosimy równolegle w taki sposób, że umieszczamy go, początek wektora B umieszczamy na końcu wektora A. W ten sposób, to podkreślam, to jest istotne, że one są przyłożone w tym samym punkcie, to jest ważne dla interpretacji fizycznej, natomiast żeby graficznie je dodać, robimy takie równoległe przeniesienie. I wówczas wynik takiego dodawania to jest taki wektor, który zaczyna się w początku wektora A, a kończy się na końcu wektora B. To jest, myślę, że o tyle intuicyjne po tym, co pokazałam tutaj z tymi przemieszczeniami, że rzeczywiście, tak, przemieszczenia, w przypadku przemieszczeń to jest bardzo intuicyjne. Idziemy od punktu A do punktu B, tak, nasz wektor przemieszczenia jest taki. Następnie od punktu B idziemy do punktu C,
Nasz wektor przemieszczenia jest taki i jeśli interesuje nas nasze całkowite przemieszczenie, no to to jest rzeczywiście suma tych wektorów jest następująca. To jest taki wektor, który prowadzi, który się zaczyna tutaj na początku tego pierwszego wektora, a kończy się na końcu tego drugiego. I taka graficzna technika dodawania wektorów działa zawsze, obojętne czy dodajemy siły przyłożone w tym samym punkcie, czy dodajemy pola elektryczne działające ze strony powiedzmy dwóch ładunków w danym punkcie, tak? Tutaj mamy E1, wektor jednego pola elektrycznego, tutaj E2, drugie, no to suma tych pól będzie się wyrażała dokładnie tak samo, jak tutaj policzyliśmy taką sumą wektorów. Jest to uniwersalny sposób dodawania wektorów. Często się wyróżnia również odejmowanie, natomiast odjęcie wektora, jeśli chcemy odjąć wektor, powiedzmy wykonać taką operację wektor A minus wektor B, no to należy wziąć pod uwagę to, że taki wektor minus B minus wektor B, to jest tak naprawdę, różni się od wektora B tym, że ma po prostu przeciwny zwrot. Poza tym kierunek, czyli prostą wzdłuż, której leży, oraz wartość ma dokładnie takie same, więc tak naprawdę różnica wektorów to jest suma wektora A i wektora minus B, więc to w praktyce oznacza, że znowu ten wektor minus B przenosimy równolegle tutaj, w to miejsce i wynik takiego odejmowania, czy też dodawania wektora A i minus B, to jest znowu taki wektor, który zaczyna się w tym punkcie, gdzie zaczyna się wektor A, a kończy się w tym punkcie, gdzie kończy się wektor minus B. Tutaj oczywiście jeszcze trzeba zauważyć, że nie ma znaczenia, który wektor weźmiemy, który będziemy przenosić. Tutaj startując od tych wektorów A i B, mogliśmy równie dobrze zamiast wektora B przenieść tutaj wektor A, czyli po prostu na końcu przyłożyć go tutaj do końca wektora B w tym miejscu i wówczas wynik byłby dokładnie ten sam. Podobnie mając tutaj ten wektor minus B, mogliśmy umieścić tutaj wektor A i również otrzymalibyśmy ten sam wynik. I tutaj na koniec już tego filmu chciałabym podkreślić, że to jest taka technika graficzna, która działa, ale żeby lepiej zrozumieć, dlaczego ona działa, wprowadzimy sobie opis wektora w dwóch wymiarach w układzie współrzędnych, rozkład wektora na składowe i od takiej algebraicznej, obliczeniowej strony zrozumiemy sobie, z czego to wynika, że ta metoda działa i zobaczymy ją po prostu z trochę innej perspektywy. Ale to już w kolejnym filmie. Do usłyszenia.